9 września, godzina 10:30. Dzisiaj jestem w Poznaniu, jak widać mam przewodnika, niezawodny Jacek, i wyjeżdżamy i lecimy pokręcić trochę po Wielkopolskim Parku Narodowym. Będzie sporo ciekawego terenu na pewno. Jacek doskonale zna te tereny, też będzie sporo zabawy. Warciański szlak rowerowy, całkiem przyjemny, sporo zakrętów, dobry na rower górski. Teraz góra dół, góra dół.
mamy już początek WPN-u, a dalej będzie chyba tylko ciekawiej. Już trochę fajnych singielków przejechaliśmy, sporo zakrętasów, ale całkiem przyjemnie się tutaj jedzie. Trzeba uważać na takie właśnie patyki. Z doświadczenia wiem, że takie coś bardzo lubi się wkręcać. Szprychy, przerzutki, używać haki. Trzeba troszkę uważać. O, następny wieźnik. Sporo tych patyków. Mi się kręcił w koło. Dobra, i w górę. Mnóstwo singli tutaj. Powoli widać jesień. O kurczę. Pa! Krótko, ale stromo. Nie mam pojęcia, co to za jezioro. Zaraz sprawdzimy. Jezioro Jarosławieckie. I oczywiście no kolejny singiel. Oj.
O właśnie. Patyki. Pięknie. Kolejny świetny singiel nad jeziorem Łódzko-Wymaczewskim. W zeszłym roku też go jechałem. Coś mi tarczę, strasznie hałasują dzisiaj. Po sezonie będzie trzeba wymienić na nowe. O, porządnie. Super. Pięknie położono tą ścieżkę.
jak widzieliście, kolejna dawka podjazdów technicznych zjazdu za nami. Wcześniej mieliśmy WPN, słynne sinusoidy w Ludwikowie. Cześć. No, kolejne zjazdy, świetnie. Teraz jesteśmy w Mosinie na Osowej Górze. Kiedyś dawno temu, przy początku mojej jazdy, czy bardziej wyczynowej, ściganskiej, nazwijmy to, to tutaj były zawody XC. Teraz zobaczycie ten teren. Teren jest naprawdę ok. Są też jakieś dropy, skocznie. Trzeba troszkę uważać, żeby przez przypadek na nie nie wjechać. No to by mogło się troszkę źle skończyć, ale jakoś damy radę zjechać to wszystko chyba. Troszkę niebezpiecznie. Nie polecam tutaj jeździć osobom, które mają braki w technice. Nie tu. No tak. A to chyba ta słynna stacja. Tutaj powinna być. Jakiś przystanek. Osowa Góra. No i co, mamy już 3 godziny jazdy, 64 km i ponad 600 metrów przewyższenia.
czyli jak na taką naszą Wielkopolskę, jest całkiem przyzwoicie. Jeszcze jakieś 40 km przed nami, co najmniej pewnie. Bo tam dole widać jakieś jezioro. Zobaczymy, co to. Góreckie. O, trochę trzeba było zakręcić. Kolejna fajna ścieżka. Rodowe jezioro Góreckie. No, Wielkopolski Park Narodowy, widzę sporo jezior na swoim obszarze. No i takich przyjemnych ścieżek przy nich prowadzących. Teren dojazdu MTB jest wyśmienity.